Krystalizacja. Stałe związki organiczne bezpośrednio wydzielone w reakcji zazwyczaj nie są chemicznie czyste, lecz zawierają niewielkie ilości innych związków, tak zwanych zanieczyszczeń, powstających jednocześnie z głównym produktem reakcji. Oczyszcza się je zwykle przez krystalizację z odpowiedniego rozpuszczalnika lub zmieszaniny rozpuszczalników. Oczyszczanie substancji stałych przez krystalizację polega na wykorzystaniu różnicy ich rozpuszczalności w odpowiednim rozpuszczalniku lub w mieszaninie rozpuszczalników. Podstawowe etapy krystalizacji: 1. Rozpuszczenie zanieczyszczonej substancji w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku w temperaturze wrzenia lub w pobliżu temperatury wrzenia rozpuszczalnika. 2. Odsączenie gorącego roztworu od części nierozpuszczalnych i od zanieczyszczeń. 3. Pozostawienie przesączu do oziębienia, co powoduje krystalizację rozpuszczonego związku. 4. Oddzielenie kryształów od roztworu ługu pokrystalicznego. 5. Wysuszenie otrzymanego związku stałego. 6. Sprawdzenie jego czystości. Wykonanie krystalizacji. Najpierw substancję stałą umieszcza się w kolbie kulistej o odpowiedniej pojemności, zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną i dodaje rozpuszczalnik w ilości nieco mniejszej od ilości obliczonej oraz kilka kawałków porowatej porcelany w celu uniknięcia podrzucania roztworu. Mieszaninę taką miesza się dokładnie celem uzyskania zawiesiny, a właściwie papki. Papkę ogrzewa się do temperatury wrzenia na łaźni wodnej. Jeżeli temperatura wrzenia rozpuszczalnika nie przekracza 80 stopni Celsjusza, lub w elektrycznej czaszy grzejnej i dodaje przez chłodnicę odrobinę rozpuszczalnika, po czym kontynuuje ogrzewanie, mieszając kolbą. Jeśli nie nastąpiło całkowite rozpuszczenie substancji przez górny otwór chłodnicy, dolewa się niewielką ilość rozpuszczalnika. Wrzuca kilka kamyków wrzennych i ponownie ogrzewa poruszając od czasu do czasu kolbą, celem mieszania jej zawartości. Jeśli nadal nie nastąpiło rozpuszczenie się krystalizowanej substancji, ponownie dolewa się odrobinę rozpuszczalnika i wrzuca nowy kamyczek, po czym ogrzewa, być może będzie trzeba powtórzyć tę czynność kilkakrotnie, aż cała substancja się rozpuści. Nie bierze się pod uwagę zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. Gorący roztwór należy szybko przesączyć, unikając oziębienia. Gdy rozpuszczalnik jest palny, trzeba zgasić wszystkie palniki w sąsiedztwie. Dlatego podczas ogrzewania substancji z rozpuszczalnikiem trzeba sobie przygotować sączek karbowany i szklany lejek stożkowy z szeroką nóżką. Do lejka wkłada się sączek karbowany, fałdowany. Nóżkę lejka umieszcza się w kolbie stożkowej o pojemności wystarczającej do pomieszczenia całego roztworu. Co zrobić, jeśli pojawią się kryształy na sączku i w nóżce lejka? Należy sączek przenieść do pierwszej kolby, ponownie rozpuścić i przesączyć. Gdy zachodzi potrzeba przesączenia dużej ilości gorącego roztworu, to podczas sączenia lejek należy ogrzewać zewnętrznie płaszczem z gorącą wodą. Podczas sączenia rozpuszczalników palnych z zastosowaniem tego typu płaszcza należy usunąć palnik. Przesączony roztwór pozostawia się do krystalizacji. Na ogół dzieje się to w temperaturze już nieco niższej niż temperatura wrzenia roztworu. To też często zauważamy pierwsze kryształy już po przesączeniu roztworu krystalizowanej substancji. Kryształy czystej substancji oddziela się od roztworu, zwanego ługiem macierzystym, poprzez sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Po usunięciu głównej ilości przesączu kryształy przemywa się, aby usunąć z ich powierzchni ług pokrystaliczny, który po wysuszeniu zanieczyściłby otrzymany produkt. Przemywa się zwykle takim samym rozpuszczalnikiem, jaki został użyty do krystalizacji możliwie jak najmniejszą ilością, aby uniknąć strat na skutek rozpuszczenia osadu. Jak to robimy? Po wyłączeniu pompy kryształy zalewa się niewielką objętością rozpuszczalnika i ostrożnie miesza łopatką lub spłaszczoną bagietką szklaną, unikając uszkodzenia i przesunięcia sączka, tak aby rozpuszczalnik dokładnie zwilżył cały osad. Następnie włącza się ponownie pompę. Odsącza rozpuszczalnik i odciska kryształy szerokim korkiem szklanym. W razie potrzeby pompę wyłącza się i przemywanie powtarza. Jeżeli rozpuszczalnik użyty do krystalizacji ma stosunkowo wysoką temperaturę wrzenia, to należy osad przemyć nisko wrzącym rozpuszczalnikiem, aby otrzymane kryształy można było łatwo osuszyć. Jest oczywiste, że krystalizowany osad powinien być nierozpuszczalny lub tylko słabo rozpuszczalny w lotnym rozpuszczalniku użytym do przemycia. Rozpuszczalnik ten musi mieszać się całkowicie z rozpuszczalnikiem użytym do krystalizacji. Stosuje się go do przemycia dopiero po przynajmniej jednorazowym przemyciu rozpuszczalnikiem pierwotnym. Łuk pokrystaliczny ma nieraz pewną wartość, gdyż można z niego odzyskać dodatkowe ilości produktu. W związku z tym przesącz po odsączeniu kryształów należy przenieść do innego naczynia, oddestylować część rozpuszczalnika i w ten sposób otrzymać kolejne porcje kryształów. Dalsze porcje są zwykle mniej czyste niż pierwsze. Należy je więc powtórnie przekrystalizować z nowej porcji rozpuszczalnika. Więcej informacji, nie tylko o krystalizacji, znajdziesz na portalu biomist www.biomist.pl